Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pięknie witam dzieci od najmłodszych po klasę 8. Witam katechetów, nauczycieli, tych wszystkich, którzy wam towarzyszą i teraz się trudzą, żeby was pięknie wykształcić, wychować, ukształtować. Bo i rodzice, i nauczyciele, i katecheci to są tacy rzeźbiarze, którzy rzeźbią wasze młode organizmy. A chodzi o to, żeby wyrzeźbili piękne arcydzieła. A i przede wszystkim o to idzie. Dlatego bądźcie takim dobrym materiałem, który się poddaje od to, żeśmy kochani. Wczoraj było o świętej siostrze Faustynie i życiorys o tej, która mówiła o sobie, że jest sekretarką Pana Jezusa, a dziś troszeczkę z innej beczki. Dzisiaj chcę zacząć od takiej osoby. Wiecie, kto to jest? Święty Stanisław Kostka. Święty Stanisław Kostka. Należał do tego samego zakonu, co ja, co ksiądz Longin, ten grający na gitarze. To nasz młodszy współbrat. Miał 17 lat, patrzcie, i został świętym. Na progu 17 i 18 lat. Patrzcie, jako mały chłopiec już. Koniecznie brakło jednego wstąpić do jakiegoś zakonu. I zostać zakonnikiem i zostać księdzem. A miał ojca, który był wrogi Kościołowi, miał brata, który nic nie chciał mieć z Panem Jezusem do czynienia. Dlatego on się musiał jakoś przed nim bronić, chronić. I wiecie, co postanowił? Niełatwa i nieprzyjemna sprawa. Uciekł. A gdzie? Daleko. Przeszedł z Polski pieszo aż do Rzymu. I Pan zapukał do furty, czyli drzwi jezuitów. Przyjął to. Patrzcie, i 2 lata był w takim okresie przygotowania do życia w zakonie. I 15 sierpnia zmarł, mając 18 lat. Patrzcie, dzisiaj święty jest patronem waszym. Was, dzieci i młodzieży. Polski patron dzieci i młodzieży. 17-18 lat, patrzcie, aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim okresie został święty. Ale wiecie co? Dlaczego został święty? Bo Boże przykazania znał. I wiedział, że mieli przystąpić, że mieli zachować. Wiedział, kiedy trzeba było iść stąd, a nikogo dalej. Potrafił się zatrzymać w pewnym momencie, żeby nie zrobić nic złego. Nie chciał iść takim kierunkiem. Patrzcie, tak jak my mamy na naszych drogach drogowskazy. No one nam wskazują drogi, żebyśmy nie pobłądzili, żebyśmy trafili tam, gdzie może, gdzie chcemy trafić. No to on takie drogowskazy w życiu swoim zachowywał. Tak, na tym wieku, popatrzcie. Byłby pewnością dobrym kierowcą, bo kierował się znakiem. A ten znak czerwony, wskazówką, nie w tę stronę, trzeba się zatrzymać, źle, pomyliły się kierunki, trzeba iść w inną stronę, zielony znak, w tą stronę. Patrzcie, Pan Jezus powiedział kiedyś do młodego człowieka, który też przyszedł do Pana Jezusa: Panie Jezu, co mam zrobić, żeby się zbawić? A Pan Jezus mówi tutaj: zachowuj przykazania, znasz je? Znam. No to i zachowuj. A ten młody człowiek: Panie Jezu, ale Ty mi nic nowego nie mówisz. Ja je znam i je zachowuję. No to Pan Jezus powiedział: tak. Jeżeli to za mało dla Ciebie, to idź, sprzedaj to, co masz. I chodź za mną. A był człowiek bogaty. Nazywa się bogaty młodzieniec. I kiedy mu Pan Jezus powiedział: idź, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną, to powiedział: Panie, Panie Jezu, dobrze sprzedać. A Pan Jezus nie chciał, żeby wszystko sprzedał na kartę, żeby stał się takim ubogim, przepraszam za wyrażenie, dziadem. Nie. Tylko Pan Jezus chciał sprawdzić, gdzie jest Twoje serce? Przy tym, co posiadasz? Czy przy mnie? Co jest cenniejsze dla Ciebie? Ja? Czy to, co posiadasz? Patrzcie, nie znamy za mną. Odszedł od Pana Jezusa i dziwna rzecz, Pan Jezus będzie zatrzymał. No i drodzy, Pan Jezus też często mówi:
Tobie się będzie pokazał. Panie Jezu, mamy Ci Twoje serce przy mnie, bo ja Ciebie kocham i Ty mnie masz kochać. Ale ponieważ często nie zdajemy egzaminu z tej miłości, często nie idziemy drogami, którymi Pan Jezus wskazuje, na zielonym tle, czyli tu, tędy trzeba iść. Dlatego niestety popełniamy grzech, bo tak to się nazywa. Moi drodzy, jutro będzie dzień spowiedzi, taki trudny dzień. Patrz, ja też nie lubię spowiedzi. Czemu nie? A zwłaszcza dzieci, młodzież uciekają z spowiedzi. Dlaczego? No bo kto to lubi? Iść do kraty konfesjonalu, wyciągać brudy z siebie. Tu jest czasem człowiek sam przed sobą, jak przed lustrem się wstydzi. No nie należy to do przyjemności. Nie jest to przyjemne. Dla mnie też. Ale to jest piękne. Dlaczego? Bo tam się spotykamy w sposób konkretny, namacalny, z Jezusem miłosierny, czyli Bogiem miłości, który nas kocha, który w każdej chwili chce do nas, każdej i każdego z nas powiedzieć taką cudowną sprawę, taką cudowną rzecz, cudowne zdanie. Idź, nie grzesz więcej. Patrzcie, otrzymujemy od Pana Boga nową szansę. Pomyliliśmy kierunki czasem w życiu. No to można wrócić i zaczynać właściwym kierunkiem. Pan Bóg zawsze nam daje tę szansę. Można by obrazowo powiedzieć, patrzcie, przy kwiatkach konfesjonalu Pan Bóg zamyka część naszego życia, taki jeden rozdział z naszego życia, a otwiera nowy, jeszcze czysty, jeszcze niezapisany. Otóż to się dzieje przy sakramencie spowiedzi, a poza tym, moi drodzy, patrzcie, jak słyszymy spowiedzi, to najczęściej myślimy, ojej, znowu trzeba iść do konfesjonału wyznawać grzechy, czyli wyciągać siebie do niego. Nie. Panu Bogu nie chodzi o takie czynienie grzechy. Panu Bogu chodzi o coś innego, o wiele bardziej ważniejszego niż takie czynienie grzechy. Otóż, żeby to zobrazować, to opowiem takie wydarzenie. Otóż tu sobie chłopak chodził do średniej szkoły, starszy niż wy. I zawsze ze szkoły do domu przechodził obok siebie. A miał w życiu swoje hobby, tak jak każdy z ludzi ma swoje hobby, jakąś ukochaną dziedzinę, którą się bardzo interesuje. I dużo na ten temat wie. Otóż ten chłopak też miał takie swoje hobby. A tym hobby jego to był przedmiot w szkole, który przyznał się, nie lubiłem. Geografia. Geografia. Interesował się geografią. O świecie, o wszechświecie. Czytał na ten temat, jak tylko co się dało. I któregoś razu ze szkoły przychodził o tym księgarni i nagle w witrynie sklepu widzi zmiana wystawy książek. Nowe książki się pojawiły. Zatrzymał się, patrzy jakie tytuły i nagle go zaciekawiła jedna książeczka. Taka nieduża, format pocztówkowy, gdzieś 80 stron. No to jak go zaciekawiła, wszedł do środka, mówi, proszę Panią, tam na wystawie jest taka cienka książeczka. Czy mógłbym zobaczyć? A sprzedawczyni mówi, proszę bardzo. Wziął, przeczytał spis, przeczytał z początku, gdzieś tam w środku. No i spodobało się. Mówi, ile kosztuje? No cienka mała, 8 zł. Sięgnął do kieszeni, mam. No to zapłacił, wziął. I wieczorem już było po wszystkim, już przygotowany do szkoły, przed snem, przy nocnej lampce, przy łóżku, zaczął tę książeczkę sobie tak traktować. Tylko niedużo, 80 stron. I praktycznie przed snem przeczytał. Tak go wciągnął. Postanowił sobie jutro, wejdę do tego, co jest sam się dali i poproszę o jakąś inną książkę z tej dziedziny. I rzeczywiście następnego dnia po szkole szybko do tej księgarni i mówi, proszę Pani, wczoraj kupiłem taką cienką książkę, jest na wystawie, a Pani mówi, tak, pamiętam Cię. A pyta, proszę Pani, a czy z tej dziedziny jest jeszcze coś? No to sprzedawczyni szybko do komputera popatrzyła, jest. Poszła do półki i wyciągnęła taką dużą księgę, grubą, 300 stron. Mówi, tylko tak. Wziął spis treści, przeczytał. Gdzieś tam w środka przeczytał. Oj, przydało mu się, żebym miał wziął, żebym kupił. Tylko pytał, ile? No, 50 zł. Nie mam. A proszę Panią, jak za miesiąc to przyszedł, będzie? A sprawdzę, syn, patrz, cała półka, nigdy tego nie kupuje.
będzie. No to przez ten miesiąc zaczął sobie zbierać pieniądze, odkładać. I na koniec miesiąca rzeczywiście 50 zł uzbierał, przygotował się garni, 50 zł biorę tę książkę. Rzeczywiście. Do domu, a potem partia, jak tylko miał czas, to czytał. Przeczytajmy, ją przeczytał. Wiecie co? A wiedział, co były te książki? Ta cienka i ta gruba. Była z Kołbrewki, właśnie z jego dziedziny zainteresowana. Było o takim państwie, które istnieje na kuli ziemskiej. Nazywa się to państwo Indonezja. Indonezja. Dziwne państwo. Dlaczego? Bo składa się z tysięcy wysp i wysepek, rozrzuconych po wielkim oceanie. Nie tak jak nasza Polska, jeden zwarty teren, tylko wyspy i wysepki, większe, mniejsze i tak rozrzucone. I kiedy czytał te książki, to mu powstała myśl i pragnienie. Jakby to kiedyś dobrze było, gdybym się tak znalazł na jednej z tamtych wysp, ale na takiej, na której jeszcze stopa ludzka nigdy nie stała. Takie pragnienie się zrodziło pod wpływem tych czytania tych książek. Moi kochani, jak to jest, że człowiek czegoś bardzo pragnie, jak człowiek do czegoś chce dążyć, to najczęściej to musi spełnić i to osiągnie. Ten chłopak też zaczął się przygotowywać, bo wiedział, że to wymaga długiej przygotowań, żeby do jego pragnienia się spełnić. A przede wszystkim pieniądze. No daleko, gdzie tam jest Indonezja, na drugim końcu świata. Wreszcie miał już zbierane sumę. Zbierał sobie przedmioty, które jego zdaniem będą mu potrzebne. Wszystko to zapakował do skrzyni. Potem na samolot kupił bilet i poleciał. A poleciał w 28 czy 29 roku swojego życia. Patrzcie, 10 lat przygotowania. Przez 10 lat ciągle myślał, żeby się znaleźć na jakimś. I wreszcie to się zrealizowało. Samolot wylądował rzeczywiście w Indonezji, tylko w stolicy, w Dżakarcie. A on tam nie chciał być. No to trzeba było do portu wynająć łódź pełnomorską, załadować skrzynię i do właściciela tej łodzi mówi: panie, niech mnie pan wiezie na wyspę, ale na taką, gdzie jeszcze nigdy stopa ludzka nie stanęła. No wypłynęli. Dopłynęli do jednej wyspy. Są gdzie? Nie. Dopłynęli do drugiej. Też są ślady, że tu człowiek jest. Nie. I tak krążyli po tym oceanie. Szukali tej wyspy bez żadnej ludzkiej obecności. I rzeczywiście, na której z kolei nie było śladu, że człowiek kiedykolwiek był. Wyspa zarośnięta trawami, krzewami, trudno dostępna. No to chłopak mówi: proszę pana, tu dobijemy do brzegu, ja wyparuję wszystko, tu wysiadam. No rzeczywiście, jak postanowiłem, tak zrobię. A właściciel ludzi mówi: słuchaj, jeszcze trzeba dopłacić, bo popatrz, jak się wkroczyliśmy po oceanie. Miał pieniążki, zapłacił, łódź odpłynęła do portu, a on został ze skrzynią. Z jednej strony olbrzymi, niebezpieczny ocean, a z drugiej strony nieznana, trudno dostępna wyspa. No przecież na brzegu nie mógł żyć, bo jak ocean się wzburzy, fale 11-metrowe, to go tu ocean pochłonie. Trzeba by zabrać się do roboty. Z jednej skrzyni wyciągnął takie nożyce obrębowe, z drugiej jakieś tasaka, rękawy zawinął i zaczął sobie karczować trawę i krzewy do środka tej wyspy. Każdego dnia od nowa. Kosztowało go to strasznie dużo sił. Jak wykarczował 10-15 metrów w ciągu jednego dnia, to było dużo. Każdego dnia, a pod koniec tygodnia 7-6 dni dokładnie karczował. I nagle z przerażeniem patrzył, że to, co wykarczował pierwsze dni, zaraz, że trzeba wrócić i zacząć od nowa. Sobie myśli, aha, dlatego tu żadnego człowieka nigdy nie było, bo tu się chyba nie da żyć. Ale się nie zabrał. Wrócił i zaczynał od nowa tarczować. I któregoś dnia taki zmęczony, już zrezygnowany, sobie myśli: chyba się poddam. Chyba wrócę na tarczę. A
Ale tak stoi myśl, co by tu wykombinować? Jaki by znaleźć patent, żeby to, co wyhaczywało, mi z powrotem nie zarastało? A tam zarastało. Dlaczego? Bo ciepło, bo wilgoci, szybko wszystko rosło na jakąś proszę. No i tak stoi, patrzy, głowę się drapie. I nagle patrzy pod swoje stopy, a on stoi na takim dywanie. Nie tak jak tu przy ołtarzu, czy w kościele, nie. Tylko jak karczował te trzewy, trawy, pod wpływem uderzeń, nożycami czy kozakiem, spadały na ziemię ziarenka i tworzyły taki gruby dywan pod jego nogami. I kiedy tak patrzył na te ziarenka, które pokryły tę ziemię, sobie myśli tak. No, trzeba znaleźć sposób. Jaki? A gdybym tak wymyślił, do czarnej ziemi? Może to by coś miało? Zrobił sobie prymitywną butelkę, wykarczował 2-3 metry i za sobą zaraz te ziarenka. Tak jak w zimie odśnieża się śnieg. Odgarnia się na prawo i na lewo. No też do czarnej ziemi. A powstawały po prawej, po lewej stronie takie pryzmy ziarenka. I teraz obserwował, kapczował kamień, obserwował tam, gdzie wymiotu do czarnej ziemi. Rośnie czy nie rośnie? Okazuje się, nie. Nic nie rośnie. A, to ma patent, rzeczywiście. I teraz dopiero tą wyspę sobie pokapczował wzdłuż i wszerz. Miał gotowe już posługiwanie się, czy przemieszczanie się na tej wyspie tymi wykarczowanymi ścieżkami. Ale teraz co tu robić dalej? Teraz znowu tu można umrzeć. No muszę się czymś zająć. Tylko czym? Tak chodzi myśli i nagle patrzy na to, co wiedziałem na prawo i lewo. I sobie myśli tak. A gdybym się stał takim znawcą tych ziarenek? One wszystkie bardzo do siebie podobne. Jest ich miliardy czy miliardy. Gdybym tak mógł wziąć do palców ziarenko i z prawdopodobieństwem 100% czy 99% powiedzieć, co z tego kiedyś wyrośnie. O, byłbym słynny na całym świecie. No rzeczywiście, postanowił tak robić. Zrobił sobie prymitywne palety, nasypał ziemię i teraz z tych prysków pojedyncze ziarenka. I tak w te palety sadzi obok siebie. Tak jak czasem rodzice tak żarł na tych ogródkach na wiosnę, patrzcie, przygotowują glebę, a potem sadzą. To kwiaty, to warzywa, ziarenka, które potem zaczynają rosnąć. On też sobie zrobił ileś takich palet. Wyniósł je na brzeg wielkiego oceanu, gdzie było dużo słońca, gdzie było dużo wilgoci. I teraz obserwował. Te ziarenka zaczynały zapuszczać korzenie. A jak zaczynały zapuszczać korzenie, zaczynały piąć się w górę. I nagle na jednym z tych palet widzi, że rośnie taki wyścigowiec. Od większej długości szybciej niż pozostałe. Złapał, wyrwał, wyrzucił. Za chwilę na innej palecie znowu rośnie taki wyścigowiec. I znowu wyrzucił. Aż wreszcie sobie, co ty człowieku? W gorącej wodzie jesteś kompanią. No, zostaw i patrz, obserwuj, co dalej z tego będzie. Rzeczywiście, na kolejnej spadek znowu rośnie wyścigowiec szybko. Łodyga coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. A wokół niej wszystkie inne, które też zapuściły korzenie. Główki w dół umarły. Dlaczego? Bo ten wyścigowiec tak szybko rósł, to potrzebowało dużo pokarmu. Z tej ziemi, która była w tej palecie, wszystko na siebie ściągnął. No i te inne nie miały korzenia. Padały. Wyrwał, ale nie wyrzucił. Był ciekaw, co to jest za łodyga. Co kiedyś z niej wyrzucił? Jak ją nazwać? Ale pierwszy raz widział coś takiego. Co myśli tak? Przecież jak gdzieś wjechaliśmy na tą wyspę, po drodze byłeś wyspy, gdzie byli ludzie. Może mi pomogą znaleźć odpowiedź na to, co to jest za roślina. I co z nim kiedyś wyrośnie? Rzeczywiście, miał ponton przygotowany przy
miał szczepa, wyszedł pan łódź, no to puścił się w ocean i dopłynął do wyspy, gdzie pamiętał, że jest człowiek na tej wyspie. Okazuje się, że więcej ludzi. I na samym brzegu spotkał starszego mężczyznę. Dopłynął, mówił, proszę pana, długo pan tu mieszka? Mówi, no długo już. No to pan się tu na tych wyspach zna. A ten starszy człowiek, no mniej więcej. A o co chodzi? A ten młody człowiek, proszę pana, mam tu taką motywę, taki wyścigowy jest. Szybko rośnie. A poza tym szkodnik, bo wokół siebie wszystko jego umiera. Co to jest? Jak to się nazywa? A ten starszy człowiek popatrzył, pomyślał, mówi, słuchaj, to jest niebezpieczne rośliny. To jest niebezpieczne rośliny. Wiesz, jak ona się nazywa? Baobab. Z tego małego ziarenka i z tej rośliny, którą mi tu przywiozłeś, kiedyś by wyrosło drzewo kilkunastometrowej wysokości. A jak jest wysokie, to potrzebuje mocne korzenie, żeby się utrzymać w swoim osiągnięciu. Tak się te korzenie wgryzają w ziemię i powodują, że ziemia pęka. A jeżeli ziemia popęka, jak przyjdzie burza, jak ocean się wzburzy, te fale kilkunastometrowe z woda się dostanie w te popękane tam, gdzie korzenie popękały ziemię. I ten wyspę rozsadzi. To jest roślina, która jest zagrożeniem dla twojego pobytu na tej wyspie. A młody człowiek pyta, co mam zrobić? Mówi, słuchaj, nie możesz dopuścić do tego, żeby takie rośliny na tej wyspie, gdzie jesteś, żeby one zapuszczały to, żeby nie rosły. Bo ta wyspa kiedyś ocean pochłonie. No to postanowił wrócić i teraz każdego dnia po rannej w toalecie, po wsiadaniu, no to zamieniam się do roboty. Zbił sobie takie małe pudełka i teraz szedł wśród tych pryzm ziarenek. Już widział, jak te ziarenka wyglądają. I zaczął je wyciągać i do tych pudełek wsadzać. A potem szedł na brzeg oceanu i wyrzucał do oceanu. I w ten sposób nie dopuszczał, żeby one zapuściły korzenie. Patrzcie, to były zagrożenie tej wyspy i jego obecności na tej wyspie. Po co to mówię? Co to ma wspólnego z nami? Moi drodzy, patrzcie, spowiedź Kasia. To jest taka kosmetyka naszego serca. Nie najważniejsze grzechy to czyni. Tylko masz robić kosmetykę swojego serca. Każdego dnia, każdego miesiąca. Bardzo często, żeby serce było czyste, żeby tam się nie zapuściły i broń Boże nie znalazły złe ziarenka. Bo jak zapuszczą korzenie, no to sobie później z nimi nie poradzisz. Na tym polega spowiedź, to jest istota spowiedzi. Kosmetyka naszego serca. Moi drodzy, patrzcie, ile ziarenek każdego dnia wpada w moje, wasze serca. Od rodziców, od nauczycieli, od katechetów, od kolegów, od koleżanek, od obcych ludzi. Patrzcie, ileż tych ziarenek gdzie nie jest. Tylko, że jedne są dobre, a inne są złe. A trudno je na początku rozróżnić. Dopiero jak zapuszczą korzenie, zaczęło rosnąć, to wtedy dopiero widać, aha, te są dobre, te są złe. Ale to już czasem jest za późno. No cóż, że wyrwiesz, ale część korzeni zostanie i za chwilę znowu będą rosnąć. Patrzcie, to jest tak jak ogródek, ci, którzy mają ogródki albo działkę. Patrzcie, jak ktoś, kto ma działkę, zapuści tę działkę, to tam się różnego rodzaju chwasty pojawią, perzby i inne. A potem nie można sobie z tym poradzić, nie można to wytępić, żeby rosły piękne kwiaty, piękna trawa, czy jakieś warzywa. No ciągle będzie tam jakieś chwasty. Takie czyny. Tak samo w naszym sercu. I dlatego spowiedź to jest taki przegląd naszego serca, naszego sumienia. Złe ziarenka się usuwa, dobre ziarenka się zostawia. Kiedyś czytałem, ja na tym chcę zakończyć, takie opowiadanie
zawsze byli więzieni za wysokim murem, no niewidoczni. I któregoś razu był to październik, chłopcy idą rozweseleni już po lekcjach do domu i nagle patrzą własnym oczom i wierzą. Nie za wysokim murem, tylko za płotem. Jeden z więźniów w takim ubraniu więziennym grabie liście, no jezie. Na budce strażniczej straży, którego pilnował. A ten więzień grabie liście. No to chłopaki jak zobaczyły więźnia, no to wspaniała okazja do tego. Zaczęli go zaczekać. A nie, a nie. A więzień nie reagował, no wiedział, że go strażnik pilnuje. Jeszcze by się naraził na coś. Ale chłopcy nie dali za wygrane. No panie, nie słyszy pan. Więzień grama, i wreszcie czytał. Czekaj. A chłopaki jak się mówią, panie, ile pan tam jest? Ile? Więzień tam nie grama. No niech pan powie, ile pan jest? No to pokazał, wrócił się, pokazał. Tyle i tyle. Siedem. O. A ile jeszcze? Znowu nie chciał powiedzieć. Znowu tak. No proszę pana, już wiemy, że siedem lat. A ile do końca? Niech pan powie. To już będzie ostatnie nasze pytanie, ale jak pan odpowie, bardzo proszę. Więzień taki zły, już po prostu sobie myśli, trudno, dostanę karę, to dostanę karę. Rzucił te karty, podszedł do płotu i mówił, chłopaki, patrzcie, pilnuję. Pewno za to, że to potrzebne do was, będzie karę. Ale chcę wam tylko jedno powiedzieć. Wiecie, ile jeszcze do końca? Nie. Do końca życia. Co? Do końca życia. Czyli do życia. Teraz się jakoś. A za co? Mówi, słuchajcie, to jest moja ostatnia wypowiedź. I dajcie spokój i idźcie dalej. I już nie nakarmujcie. Wiecie, za co to jestem? 7 lat i do końca życia? Za 5 złotych. Chłopaki się na siebie patrzą, jak się zaczęli śmiać. Za brzuchy się robią, proszę pana. Co to pan za bajkę? Za 5 zł, 7 lat do końca życia, a on taki poważny i tak. Mówię, no, za 5 zł. Mówię, bo jak to, co pan mówi? Słuchajcie, troszeczkę starszy byłem od was. Po raz pierwszy w życiu ukradłem 5 zł. Babci, udało się. No to potem mamie z portfela wyciągnąłem 10 zł. Też się udało. I tak to się zaczęło. A potem wreszcie potrzebowałem dużą sumę pieniędzy, a wiedziałem, gdzie ona jest. Chciałem ukraść, zabrać, tylko mnie złapano na gorącym uczynku. Żebym się nie dostał do więzienia, uciekałem, broniłem się, żeby mnie nie złapali. Uderzyłem, niestety zabrałem. Chłopaki, no panie, to pan jest za morderstwo, a nie za 5 zł. Nie. Gdyby nie te 5 zł, nie byłoby dalszego ciągu. Jestem tu za 5 zł. Patrzcie, dlatego wiecie, 5 zł to było takie małe ziarenko, które wpadło w jego wnętrze, w jego serce. A potem zapuściło korzenie, zaczął rosnąć i doprowadziło go do tego, do czego doprowadził. Patrzcie, tak się to potem kończy. Dlatego jutro po południu, bo do południa jesteście w szkole, zapraszamy do sakramentu spowiedzi na tą kosmetykę naszego wnętrza. Od czasu do czasu trzeba w nim, w naszym sercu zrobić porządek. Ślicznie. Moi drodzy, jeszcze na koniec. Wczoraj zadałem zagadkę, prawda? Matka Boża trzymała Pana Jezusa na krzyżu. Myślę, żeście wszyscy odpowiedzieli. Bo jest tylko jedna odpowiedź. Jak macie Pismo Święte, albo w internecie, kiedyś chłopak mówi, ja mówię, skąd to będzie? Przeciętna. Wszystko w internecie jest. No to właśnie jest. Matka Boża nie trzymała na żadnej ręce Pana Jezusa. Przecież Pan Jezus był dorosłym człowiekiem. Miał 30 lat, kiedy był oszczony w rzece Jordan. Sam tam przyszedł. Jak mogła Matka Boża trzymać Pana Jezusa na lewej czy na prawej, a często dzieci na lewej, na prawej, na dwóch? Na żadnej. Taka jest prawdziwa odpowiedź. A dzisiaj, na następny dzień, na jutro, będzie pytanie, co wyjrzy? Może też będziecie na nią odpowiedź. Uwaga. Jak się nazywa ptak? Jak się nazywa ptak, który tak potrafił tak głośno zaśpiewać, że skała tej
Jak się nazywa ptak, który tak głośno zaśpiewał, że skała pękła i zapłakała? Co to jest? To jest zagadka z Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie w Piśmie Świętym znajdziecie. Zapraszam jutro na spowiedź, a dzisiaj Wam dziękuję za uwagę, kto tam ogląda. Szkoda, że się nie widzimy twarzą w twarz, ale może jutro wiele Waszych twarzy będę miał okazję poznać przed taką konfesją. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.